Rada, otwieram piątą sesję Rady Miejskiej w Łużnie. Witam szanownych radnych, pana burmistrza Jacka Rucińskiego, panią skarbnik Marzenę Andrzejewską, pracowników urzędu, mieszkańców, pana radnego Jacka Kwasa oraz za pośrednictwem urządzeń elektronicznych osoby, które oglądają na żywo. Dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek pana burmistrza, który wpłynął w dniu 22 lipca 2024 roku na podstawie artykułu 20 ustępu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. We wniosku został przedstawiony porządek obrad oraz załączone projekty uchwał w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Głużno na lata 2024-2034. W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Głużno na 2024 rok i w sprawie zmian uchwały nr 52 łamane na 294 łamane na 2023 Rady Miejskiej w Głużnie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego zakładu usług komunalnych w Głużnie z obowiązków wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta i gminy Głużno. Stwierdzam kworum na stan 15 radnych. Obecnych na sesji jest 14 radnych, co stanowi wymagany procent składu Rady Miejskiej i daje wystarczającą liczbę radnych do podejmowania prawomocnych uchwał. Proszę przewodniczącą Komisji Miejskiej, przepraszam, Miejskiej Komisji Wyborczej panią Urszulę Repin o wręczenie zaświadczenia o wyborze pana Kazimierza Szlachty na radnego miasta i gminy Głużno. Bo dzisiejszy porządek nie przewiduje spraw wolnych, spraw różnych i wolnych wniosków, to chciałbym przedstawić panią Agnieszkę Nadolską jako wiceburmistrza miasta i gminy Głużno oraz kierownika referatu do spraw inwestycji i gospodarki komunalnej od 1 lipca. Tak powiem, pani Agnieszka pełni tą funkcję. Dobrze, w takim razie teraz przystąpimy do ślubowania radnego. Odczytam rotę ślubowania, a następnie pan Kazimierz Szlachta powstanie i wypowie według swojego wyboru słowo ślubuję lub zwrot ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Przystępujemy do ślubowania. Proszę wszystkich o powstanie. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Tak, ślubuję takim dopomóż. Dziękuję bardzo. Gratuluję i stwierdzam, że radny Kazimierz Szlachta objął mandat radnego Rady Miejskiej w Głużnie. Możemy usiąść. Czas w takim razie na wybór sekretarza obrad. Na sekretarza obrad proponowałbym pana Sebastiana Kamińskiego. Czy pan radny wyraża zgodę? Dobrze, w takim razie możemy podejść do głosowania. Kto jest za tym, żeby pan Sebastian Kamiński był dzisiaj sekretarzem naszych obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dobrze, w takim razie za przyjęciem sekretarza zagłosowało 14 osób za, 0 było przeciw i 0 wstrzymało się. Porządek obrad państwo radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi. Kto jest za przyjęciem porządku obrad z poprzedniej sesji?
za porządkiem obrad z poprzedniej sesji jest 14 radnych, 0 przeciw i 0 wstrzymało się. Za przyjęciem porządku obrad, przepraszam bardzo. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sekretarzem poprzedniej sesji była pani Michalina Domagalska. Czy zgłasza uwagi do protokołu? Czy pani Michalina zgłasza? Nie, zgłaszam obok. Protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Kto jest za przyjęciem protokołu bez odczytania? Proszę przegłosować. Dobrze, w takim razie 14 osób przegłosowało, 14 radnych przegłosowało porządek, przepraszam, protokół z poprzedniej sesji. Możemy w tym momencie przejść do rozpatrzenia projektu uchwał. Rozpatrzymy razem od razu dwie uchwały, ponieważ one są ze sobą związane. Chodzi o uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Górzno na lata 2024-2034 oraz w sprawie zmian w budżecie na 2024. Oddaję głos pani skarbnik, pani Marzenie Andrzejewskiej. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Górzno na lata 2024-2034. Zmiana polega na zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 113 360,21 zł, zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 4 327 951,59 zł. Po stronie wydatków zwiększamy wydatki bieżące o kwotę 13 360,21 zł. I jednocześnie zmniejszamy wydatki majątkowe o kwotę 4 327 951,59 zł. W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu nie uległ zmianie. Powyższe zmiany dotyczą planu roku bieżącego i są zgodne ze zmianami w budżecie na dzień 25 lipca 2024 roku. W załączniku nr 2 dotyczącym wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcie przebudowa dróg gminnych i mostów na terenie miasta i gminy Górzno. Nakłady na realizację zadania rozdzielone są na 2 lata. W roku 2024 kwota nakładów to 3 723 376,59 zł. Natomiast w roku 2025 nakłady wynoszą 3 276 172,42 zł. W związku z tym w załączniku nr 1 do zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla danych w roku 2025 zwiększono zarówno dochody i wydatki majątkowe o kwotę 3 276 172,42 zł. W dniu dzisiejszym otrzymali Państwo uaktualniony załącznik nr 2 z wykazem przedsięwzięć. Uwzględniono w nim aktualizację nakładów w roku 2025 do zadania przebudowa dróg gminnych i mostów na terenie miasta i gminy Górzno. Zwiększono w nim nakłady o kwotę 23 124 zł. Jest to kwota, która dotyczy kosztów inspektora nadzoru nad zadaniem. Z racji tego, iż zadanie będzie kończone w roku 2025, wydatki na nadzór również będą stanowić wydatek roku kolejnego. Druga uchwała w sprawie zmiany w budżecie miasta i gminy Górzno na rok 2024. Dochody budżetu miasta i gminy Górzno na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 4 297 887,59 zł. Planowane dochody po zmianie wynoszą natomiast 31 377 387,61 zł. Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 30 064 zł. Na kwotę zwiększenia składają się środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Jest to kwota 64 zł. Drugie zwiększenie odnośnie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu. Jest to kwota 30 tysięcy zł. Dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 327 951,59 zł i stanowi wynoszą po zmianie 6 243 561,69 zł. W związku z zawarciem promesy na zadanie przebudowa dróg gminnych i mostów na terenie miasta i gminy Górzno na kwotę 6 506 096,83 zł dostosowano plan dochodów do kwoty wynikającej z promesy i harmonogramu płatności.
W bieżącym roku przewidywane wydatki związane z realizacją zadania przebudowa dróg gminnych i mostów na terenie miasta i gminy Górzno. Jest to wkład własny do robót budowlanych w kwocie 342 426 zł i 15 groszy oraz 50% wartości promesy w kwocie 3 253 048 zł i 41 groszy. Kolejne 50% wartości promesy to wydatek roku następnego. Do wydatków roku przyszłego należy doliczyć również koszt pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 23 124 zł. Promesa wstępna na realizację tego zadania opiewała na kwotę 7 581 000 zł. W wyniku przeprowadzenia przetargu wyłoniono wykonawcę i tutaj mamy kwotę najbardziej korzystną dla nas. Jest to kwota 6 848 522 zł i 98 groszy. I z tej kwoty dofinansowanie z Polskiego Ładu wynosi 6 506 096 zł i 83 grosze. Jak już wspominałam, w związku z tym, że zadanie będzie realizowane w trakcie 2 lat budżetowych, to jest w latach 2024-2025, zmniejszono plan dochodów w roku bieżącym o kwotę 4 327 951 zł i 59 groszy. Planowany dochód ze środków z Polskiego Ładu w roku 2025 na realizację tego zadania to jest kwota 3 253 048 zł i 52 grosze. Wydatki budżetu miasta i gminy Górzno na 2024 rok zostają zmniejszone o kwotę 4 297 887 zł i 59 groszy i wynoszą po zmianie 35 645 726 zł i 64 grosze. Zmiana wydatków dotyczy wydatków bieżących, takie jak zakup towarów i materiałów ze środków z funduszy pomocy w kwocie 64 zł, a druga zmiana to zakup środków żywności w przedszkolu na kwotę 30 tysięcy złotych. Ponadto na podstawie wniosku złożonego przez samorząd mieszkańców dokonano przesunięć w budżecie z działu bezpieczeństwo publiczne do działu kultura fizyczna. Tam mają Państwo kwotę 4 tysięcy złotych. Zmiana ta ma na celu doposażenie placów zabaw na Wisiałkach. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Czy Państwo radni mają jakieś pytania? Tak, Panie Mateuszu. Komisja do spraw budżetu nie miała uwag do tych projektów? Jest to sesja nadzwyczajna, więc nie mieliśmy jakby spotkania komisji. Rozumiem, dziękuję. Czy ktoś jeszcze inny z radnych ma pytania? Dobrze, nie ma pytań. W takim razie przejdziemy do głosowania w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Górzno na lata 2024-2034. Kto jest za uchwałą? Tak, w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Górzno na lata 2024-2034. Kto jest za? Kto się wstrzymał? I kto jest przeciw? Dobrze, w takim razie uchwała jest podjęta 14 głosami za, 0 przeciw i 0 osób wstrzymało się. Uchwała numer 5/26/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 25 lipca 2024 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Górzno na lata 2024-2034. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Górzno. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Następną uchwałą, która już była omówiona przez Panią Skarbnik, jest uchwała w sprawie zmiany w budżecie miasta i gminy Górzno na 2024 rok. Czy Państwo radni mają jakieś pytania co do tej uchwały? Nie, dobrze. Czyli możemy podejść do głosowania na temat tej uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę. Prosiłbym jeszcze raz nacisnąć.
prosiłbym jeszcze raz nacisnąć. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dobrze. W takim razie uchwała nr 5/27/2024 Rady Miejskiej w Głużnie z dnia 25 lipca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Głużno na 2024 rok jest podjęta 14 głosami za, 0 przeciw, 0 osób wstrzymało się. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Głużno. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Głużno. Dobrze, mamy tu jeszcze jedną uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 52/294/2023 Rady Miejskiej w Głużnie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Usług Komunalnych w Głużnie z obowiązków wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta i gminy Głużno. Oddaję głos pani skarbnik. Dnia 6 grudnia 2023 roku kierownik Zakładu Usług Komunalnych zwrócił się z wnioskiem o pozostawienie nadwyżki środków obrotowych, które pozostaną po rozliczeniu roku, celem przeznaczenia ich na realizację zadań inwestycyjnych. W wyniku pomyłki ujęto w uchwale następujący zapis. Pozostawioną nadwyżkę środków obrotowych samorządowy zakład budżetowy przeznaczy na realizację zadań statutowych. W związku z tym niniejszą uchwałą prostuje się zapisy, dostosowując je do złożonego wniosku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy macie państwo radni jakieś pytania co do tej uchwały? Tak, panie Pawle, proszę, oddaję głos. Jaka to jest suma tej nadwyżki? Po rozliczeniu roku, bo na dzień 28 grudnia nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, jaka ta kwota będzie. Na tą chwilę już wiemy, jest to kwota 148 170,99 zł. Jakie plany są zakupowe z tej kwoty? Są to zakupy inwestycyjne z tego, co wiemy. Ale wiemy już, co będzie kupione, czy jeszcze znaczy, mamy jakieś plany? Na pewno, jeżeli mogę. Ten działa? Tak. Panie radny, jeżeli mogę tutaj za pana kierownika, bo nie ma go w tej chwili, to wiem, że na pewno będzie to kosiarka typu taki traktor, tak, z wysypem, czyli z koszem, który będzie zbierał, nie będzie to wyrzut boczny, jak w tej chwili pożyczyliśmy to ze szkoły i powodowało to, że tak powiem, zaangażowanie osób jeszcze później kolejnych do zbierania tej trawy. Ten stary traktor, czy tam ta kosiarka uległa zniszczeniu i naprawa jest bezpodstawna, ponieważ przekroczyłaby wartość tego urządzenia. Także na pewno byłoby to kosiarka, a jeżeli chodzi o drugi sprzęt, to mini koparka miałaby być zakupiona. Ale tutaj pan kierownik też rozważa, czy miałby to być leasing, czy w ogóle zakup taki inwestycyjny, też musi to, że tak powiem, w własnym zakresie rozważyć. Miałoby być to urządzenie, które by służyło najbardziej chyba, jeżeli chodzi o wodociągi i kanalizację, tak tutaj taką pomoc, bo dzisiaj to jest duży problem z dostępnością takiego sprzętu. Jeżeli mamy takie nagłe awarie, to musimy albo czekać, albo po prostu korzystać i płacić tutaj, jeżeli chodzi o usługi osób prywatnych, które świadczą takie tego rodzaju usługi. Natomiast jest tak często, że jest to godzina pracy, gdzie po prostu ten wykup trwa przez godzinę, a koparka musi stać tam przez 6-7 godzin, tak, zanim ci panowie to wszystko obsłużą, zmontują czy naprawią, to wtedy za cały taki koszt, inaczej za cały taki postój też musimy płacić za każdą godzinę, mimo że praca tak naprawdę trwała tylko godzinę. Także tutaj na pewno też by było to zasadne. Natomiast no to już pan kierownik Zakładu Usług Komunalnych musi podjąć taką decyzję wspólnie. Zresztą będziemy też rozmawiali, czy to ma być forma leasingu, czy zakup po prostu tutaj takiej koparki. Dobrze, dziękuję. Na przykład jeżeli tak mało była ta koparka, ładowarka używana, czy wchodzi w nie wiem, może jakiś używany sprzęt, jeżeli to, a nie nowy, czy też to jest brane pod uwagę, czy to po prostu raczej już nie wchodzi w grę? Raczej zawsze ja bym był za tym, żeby był to nowy sprzęt. Nowy sprzęt lepiej, tak. No bo mówię, no jeżeli to tam będzie... Tak.
Ale no... Ale to musi być też laweta, chyba, zaraz. Proszę? Tak. No, łącznie z lawetą, tak. Byliśmy w Toruniu z panem kierownikiem, też poprosiłem pana tutaj radnego Adama, byliśmy wspólnie i orientowaliśmy się w cenach i, że tak powiem, w jakości tego sprzętu. Także no, średnio to wygląda, jeżeli chodzi o zakup, bo jest to koszt gdzieś około 150 tysięcy samej takiej mini koparki brutto plus jakaś laweta 17 tysięcy, tak? I tutaj no, jest to dosyć duży wydatek. Także myślę, że może bardziej zasadny by był leasing. Mimo inaczej, też zakład usług komunalnych, że tak powiem, jest płatnikiem VAT-u, potrzebowałby też kosztów, tak? No, taka kwarta mała to będzie niewypał. No ja myślę, że będzie wypał, bo jednak... Zima będzie stała, to będzie takie. To jest pana zdanie, ja bazuję tutaj na zdaniu pana kierownika, który wie najlepiej chyba jaki sprzęt mu tam jest potrzebny do tego. No też powiem panu, na ulicy Wczasowej mieliśmy w jednym tygodniu mieliśmy dwie awarie na krótkim bardzo odcinku, gdzie praca samej koparki trwała gdzieś około godziny, a koszt pracy było za 6 godzin po 200 zł. Tam to jest duża koparka, tak? Tam duża koparka, no. Tam nie przebije się. Ale to ogół, raz jak jest Panie Jerzy, prosiłbym do mikrofonu, tak, ponieważ mikrofonu. Nie słychać, jeżeli... Mówię, ta mini koparka to służy głównie do usuwania awarii na istniejących ciekach naszych. I zalety są takie, że to jest obrotowa. Na jakiejś trudnej posesji z wjazdem czy wyjazdem czy tego, to się wiedzie. Chodzi o to, żeby a człowiek wszędzie tak. Wszystkiego nie zrobi, a dokładnie. Do dużej koparki to jeszcze są większe pieniądze i nie stać. I moje zdanie jest takie. Dziękuję. Ogólnie chodzi o... Ale chodzi też o to, że jak mamy awarię typu na posesjach, czy gdzieś w takich miejscach, gdzie jest trudno dojechać, i jest potrzebne zaangażowanie pracy ludzkiej, to wiemy, jak wyglądamy, że tak powiem, z zasobem ludzkim, jeżeli chodzi o zakład komunalny, to lepiej chyba dokupić sprzęt niż doposażyć ich, niż mają, że tak powiem, zatrudniać kolejne osoby, gdzie jeden najtańszy etat dzisiaj to 80 tysięcy złotych, tak? A też musimy iść w tym kierunku, żeby odciążać ludzi i myślę, że to jest dobry kierunek. Prosiłbym włączyć mikrofon. Myślę, że tak, że będziemy korzystali z typu. Chociaż tam, że tak powiem, też do, jeżeli chodzi o zakład usług komunalnych, na pewno przydałby się kolejny etat pracowniczy, tak, żeby tam po prostu wspomógł, bo w ostatnich latach ubyło nam 5 pracowników, nie zatrudniono nikogo, a zadań przybyło. I tak się określi, że tak powiem, ograniczamy, jeżeli chodzi o zakład usług komunalnych, że świadczy usługi tylko i wyłącznie tak naprawdę nam na terenie naszego miasteczka, nie wychodzi już na zewnątrz, bo nie ma kiedy tak naprawdę. Dobrze, rozumiemy na czym to polega, mniej więcej zdania są podzielone, ale dobrze, że każdy ma swoje. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Wychodzi na to, że nie, więc możemy uchwałę podejść do głosowania. Kto jest za w sprawie ze zmianą uchwały nr 52/294/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego, zakładu usług komunalnych w Górznie z obowiązków płaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta i gminy Górzno. Kto jest za? Kto się wstrzymuje? I czy ktoś jest przeciw? Dobrze, w takim razie uchwała nr 5/28/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 25 lipca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały nr 52/294/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Usług Komunalnych w Górznie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta i gminy Górzno przechodzi 14 głosami za, 0 przeciw i 0 osób wstrzymało się.
Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi i miasta i gminy Górzno. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Dziękuję wszystkim. Wysoka Rado, zamykam obrady 5. sesji Rady Miejskiej w Górznie.